Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii The Game Persona 4. W tym odcinku postaram się w dużym skrócie pokazać, jak wypełnić prośbę, którą ma do nas Margaret. Na poziomie drugim chcę, abyśmy sfuzjowali dla niej Matadora, który posiada Mahamę. Aby to zrobić, potrzebujemy Anzu, które takową posiada, i personę Arkany Hanged na odpowiednim poziomie, w tym przypadku jest to Berit, aby wyszedł z tego Matador. Trochę to potrwa, biorąc pod uwagę, że poziom musi dostać. Najgorsze, co się nam może w takiej sytuacji przytrafić, to wypadek przy fuzji. Bo przez to uzyskamy zupełnie inną personę i znowu musimy zacząć cały ciąg refuzjowania od początku. To potrafi być tak irytujące. Nie, o to skarżę. Swoją drogą, tutaj przynajmniej Matador nie ma czerwonej kapoty swojej. Gdyby ją miał, byłbym naprawdę zirytowany. Czyli jest nas skarżę, działa tutaj dokładnie w ten sam sposób. Margaret, czy nie chciałaś... Czy nie chciałeś Matadora? Ale tak, Matador z Mahamą. Matador jest arkanem śmierci. Tak, karta śmierci. Ale nie musisz się bać. Mieć to tylko jedna strona życia. Wszystko musi kiedyś umrzeć, a na ich miejscu pojawia się nowe życie. Ostatni oddech umierającej duszy staje się pierwszym oddechem nowego życia. Wszystko, co jest w tobie, jest nowe i stare. To wszystko umrze i stanie zadzone. Dobra. Do którego z tych będziesz próbował się trzymać? Napadaj mnie to ciekawi. Czy podejrzewam, że muszę wejść i wejść? Okej, już wracam. Cześć, Margaret. Witaj w pokoju Velvet. A, Matador, tatku posiadający Mahamę. A ja co dało cię wypełnić moje zdanie? Cóż za wspaniała persona. Fascynujący taniec, uprawiany przez prawdziwego sportowca. Jestem zdumiona. Jesteś wciąż młody, ale masz tak wiele męskości w swojej duszy. Moje serce zaczyna to szybciej bić. Dziękuję ci. Jestem naprawdę pewna, że to ciebie szukałem. Chcę poznać większą część twojej duszy. I z Margaret akurat jest o tyle ciekawie, że możemy wszystkie poziomy Social Linka wypełnić w ciągu jednego dnia. Tym razem musimy dla niej przypowiedzieć Gdona, który jest na Rampage. Moment. Cholera, komary, no. Pomyślałby ktoś, że jest wrzesień, więc nie będę już szczepiać. Jeżeli ktokolwiek może to zrobić dla mnie, to tylko ty. Mianowicie przypowiadać mi Gdona, który jest na Rampage. Oczekuję twojego powrotu. Gdona, który jest na Rampage. I uwierzcie mi lub nie, ale robienie tego bez planych poradników jest stosunkowo irytujące. Naprawdę. Ciekawostką jest w tym wypadku, że to... tej prośby, Margaret, możemy użyć dokładnie tego samego Matadora, którego sfuzjowaliśmy przed chwilą. Jeżeli użyjemy go w fuzji z Ippon Dataro, wyjdzie nam Gdon, który ma szansę, żeby mieć Rampage. Z góry mówię, nie jest to gwarantowane w 100%, więc możemy chwilę się nacudzić, zanim to się stanie. Ale skoro już go mamy... sfuzjować! Błagam. Przez chwilę się bałem, że wyjdzie kolejny wypadek przy fuzji. Tak, tak, poziom. Boże, ile tej siły. Nie popełniajcie mojego błędu. Nie zamieniajcie Agilao na Maradzią. Zdarzyło mi się. Znaczy, zdarzyło mi się to na wyższym poziomie. Próbowałem przechodzić jeszcze raz niebo i przy okazji wyszedł z tego poziom do Eukiko.
za którymś razem dostała Maradjidine, więc stwierdziłem, że przecież to logiczne, że zamienię Radjidine. Po czym doszło do mnie, że to nie jest logiczne. To było wręcz okropne. Wracając. Witaj w pokoju Velvet. Ten Gdon posiada Rampage. Udało się wypełnić moje zadanie. Czy wiesz, dlaczego kazałem ci przyprowadzić taką bestię? Ponieważ chciałem, żebyś zdał sobie sprawę, że nawet tak niewinny chłopak jak ty może posiadać sobie tak okropną bestię. Dlatego chciałbym ją ujeżdżać. Ale jest ona dla mnie zbyt gorąca. Czy mogę ją ugasić? Cóż, żartuję tylko. Przecież nie skrzywdziłabym ani twojej persony, ani ciebie. Chyba. To było... podejrzane? Cóż, w takim razie następną moją prośbą będzie Neko Shogun, który ma używać bufuli. Jeżeli ktokolwiek może to zrobić, to tylko i wyłącznie ty. Oczekuję twojego powrotu. Neko Shogun to będzie dosyć irytujące, biorąc pod uwagę, że ktoś tutaj wymaga czterech person. No, chwilę mi to zajmie. W tym wypadku najważniejszym czynnikiem jest, aby Kusimitama miała bufule. Reszta może być praktycznie wyciągnięta tak, jak spotkamy je w podziemiach. Ważne, żeby akurat ta posiadała bufule. Radzę się nie zdarzać tym, że nie będzie Neko Shogun miał jej za pierwszym razem. Zawsze chwilę to z wami, to zajęło jakieś 11 podejść. Bliżej 20, wręcz bym powiedział. Ach, cóż. Mata ukaże. A tak czas się przyda. To same test, to jakbyśmy zapomnieli akurat Go Home of Divine Grace. Ja gdzie mam Divine Grace? Efekty magiczne 50%. Pomnie z tym. Nie jest mi w tej chwili potrzebne. Dobra. No co, wychodzimy i wracamy po chwili. Nie wiem, czemu taki wymaganie został na nas nałożony, ale cóż, puścić nie będę. A, Neko Shogun bufulą. Dobrze się wypełnić moje zadanie. To pana rzadka persona. Wydaje mi się, że mogłem pokonać mojego mistrza, używając jej. Moment. Jej nos nie jest aż taki długi. Nie mam szans, żebym wygrała z tą personą. To nie ma sensu. Nie jest tak łatwo pokonać mistrza. Też jak... Doceniam to, że pokazujesz mi tą piękną personę. Jedna po drugiej... Stwarzasz wszystkie persony i spełniasz ten sposób moje życzenia. I jesteś ciebie gentleman. No co no... Trzeba być miłym, prawda? W takim razie, jeżeli chodzi o następną prośbę... Przypomnij mi brak prosta, który zna autosukkadze. Pięć lat później. W tym wypadku, podobnie jak wcześniej, wymagana jest jedna konkretna persona, mianowicie Jack Frost z autosukkadze. Reszta byleby pasowała do fuzji, która w tym wypadku jest fuzją pięciokątną, więc tak naprawdę mamy tylko jeden zestaw person do wyboru. A miała być autosukkadze, to jest autosukkadze. Dobra. Dawać mi te poziomy. Stary dobry Jackson. Black to znaczy. No i się go nawet używało, pamiętam. O, sekundę, jej. Jak się da. Fajram, to jest prędzej. I tego Radjidine.
Mam persona na całe lata. Zabijcie mnie! Jestem idiotą! Ja może zawsze... O Jezu, czemu ja muszę być aż takim wielkim idiotą? Wytłumaczcie mi to! Naprawdę! Czasami aż tam się nie zaskakuję. Naprawdę. A, przyprowadziłeś Bathrosta. Czy nasz strategiczny przeszłość tej persony? Że on sam przez tysiące lat. Próbując wyzwać samotni, modlił się do niebios cały czas. Błagając, daj mi przyjaciela. Pewnego dnia Bóg spełnił jego życzenie. Dał mu przyjaciela na jeden dzień. I szedali się po polach, tak szczęśliwi jak tylko mogli być. Spędzili tak wiele cennych godzin razem. A wtedy zaszło słońce, a jego przyjaciel zniknął. Blackfrost pożałował swojej prośby. Gdy wiedział, że zostanie smutny i samotny, nawet nie poprosiłby nigdy o przyjaciela. Dlatego Blackfrost... Nie powiedziałem tego, że... nieważne. I jak to wszystko zmyśliłem? Uwierzyłeś mi? Dość nie powinni wierzyć w to, co inni mówią. Też się jak doceniam, że pokazałeś mi tą wspaniałą kartę. Ale naprawdę, to było tak głupie. Stworzy Blackfrosta z autosukarzu. Pokaż mi Etagarasu wyekwipowanego z czarem Megiddo. To się da załatwić. I tutaj po raz kolejny wykorzystałem personę, którą stworzyliśmy wcześniej, mianowicie Blackfrosta. Tym razem nie jest on tym, który posiada tę umiejętność. W tym przypadku jest to Ares, którym przekazaliśmy ją od Taotaya. W większości przypadków są to jednak ciągi, a nie bezpośrednia fuzja dwóch demonów w to, co prosi nas Margaret. Tak. Ważne, żeby ja tego razu dostał Megiddo i żebym go nie skasował! Panie tej śmieci, nie skasuj Megiddo. Możesz skasować wszystko, tylko nie Megiddo. Tylko nie Megiddo. Tylko nie Megiddo. Okay. Skoro nie skasowałem Megiddo, jestem sobie dumny i teraz tam wracam. Witaj w pokoju Velvet. Przeprowadziliśmy ja tego razu Megiddo. Zadam ci zagadkę. Jakim gatunkiem kruka jest Jotagra? Jakim gatunkiem Jotagrasu jest kruk z trzema nogami? Przypadkowo właśnie ci powiedziałem. Ach cóż, wybacz, że zepsułem ci zabawę. Chciałem dać ci zagadkę, taką jak mój mistrz kiedyś mi dał. Była trudna, ale jednocześnie zabawna, jednocześnie trochę smutna. Skoro spotkamy się w taki sposób, zainteresowałeś się rysowami. Też jak dziękuję, że pokazałeś mi tą wspaniałą kartę. Proszę, powiem zapewne, co będzie następne. Mój portfel powoli tego nie wytrzymuje. Yasufusa z Medianamo. Yasufusa. Czy Yasufusa to nie była kolejna z tych iluś tam krotnych fuzji? Znaczy... fuzji... jakiegoś tam kota. Wydaje mi się, że tak. Nie to... God damn it!
Jak już mówiłem, miastofuzja to jest fuzja pięciokątna i... Ważne, żeby któryś z tych demonów, które to są, miały medialne. Najlepiej, żeby była to Narashima albo Tot, który sam się jej uczy. Ja akurat zdecydowałem się na Narashima. Ważne, żeby było. I ważne, żeby jej nie skasować. Będę teraz powtarzał cały czas. Pierwszy... Nie skasuję. Hama won. Okej. Raz Sufusa jest. Ja się mogę wrócić. Okej. Tak, tak, przypadziemy jest Sufusa. Czuję twoje serce. Słowa niczego nie wyrażą. Jeden sposób przeprowadzić to, żeby przekazać to, co chcesz wyrazić, to komunikację między sercami. Shinji, Kari i Margaret. Co one mają wspólnego? W sumie nic. Ciekawe, co było, gdyby nazwać się Margaret. Sprawdzałem twoją hojność. Zdałeś. W takim razie, moją następną prośbą jest Ganesha z umiejętnością Tetaka. I uwierzcie mi, chciałbym móc to zrobić, tylko jest jeden drobny problem. 4000 jenów, które po obecnie posiadam, mogą mi na to odrobinę nie wystarczyć. No i poważnie. W dodatku i tak będę potrzebował dodatkowych funduszy, aby dokończyć prośbę Margaret. I nie tylko dokończyć tej prośby. Wiesz, nie to miałem na myśli. Nie tylko funduszy będę potrzebował, bo ostatnia prośba wymaga persony, której jeszcze nie mogę studiować. Bo jeszcze mam na myśli, że brakuje mi dosłownie innego poziomu. Tak, 67. W takim razie chyba przejdę to nieszczęsne niebo w tym czasie. Dlaczego? Tym razem jeden raz nie zapomniałem, że czeka na mnie tam bonusowy boss. Raz pierwszy mi się chyba udało nie zapomnieć. Jestem z siebie dumny, naprawdę.